Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Pip-Boy to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów serii Fallout. Dosyć głęboko zakorzenił się w świadomości graczy na całym świecie i nawet osoby, które nigdy nie miały styczności z Falloutem, z łatwością go z nim skojarzą. W tym materiale opowiem wam, czym był. Miłego oglądania. Pip-Boy to przenośny komputer osobisty produkcji Robco Industries, stworzony na potrzeby projektu Safehouse. Stanowił podstawowe wyposażenie mieszkańców krypt wraz ze specjalistycznym niebiesko-żółtym kombinezonem. Umożliwiał łatwe dzielenie się danymi z eksperymentu, monitorował funkcje życiowe oraz ułatwiał wykonywanie różnych czynności. Nosi się go na ręce, zazwyczaj na lewej, jak zegarek. No chyba, że ktoś jest leworęczny, to robi to na odwrót. Wersji rozwojowych Pip-Boya było kilka. Część schronów otrzymała nowsze, część natomiast starsze modele urządzenia. Po Wielkiej Wojnie komputer sprawdził się również na pustkowiach. Dla wielu poszukiwaczy przygód był cennym nabytkiem, jedynie nielicznym udało się go zdobyć. Zazwyczaj posiadanie Pip-Boya budziło zazdrość i przyciągało złodziei. PIP to akronim od Personal Information Processor, co można by przetłumaczyć jako procesor danych osobowych. Często myli się go z VaultBoyem, który jest maskotką firmy VaultTech, a jego wizerunek pojawia się na ekranie urządzenia w roli przewodnika. Na wczesnych wersjach Pip-Boya VaultBoy miał rude włosy i żółty kombinezon. Począwszy od modelu 3000 jest on blondynem w standardowym kombinezonie mieszkańca krypty. Pip-Boy pojawia się w każdej odsłonie serii i stanowi interfejs użytkownika. To za jego pomocą wyposażamy naszą postać w sprzęt, śledzimy postępy, korzystamy z przedmiotów oraz ulepszamy statystyki. Pierwszy Pip-Boy, model 1.0, był duży i ciężki, nieporęczny. Posiadał masę wystających kabli, przycisków oraz niewielki ekran. Do tego miał niewielki zakres funkcji i nie wykorzystywano go komercyjnie. Prace nad nim posłużyły do stworzenia lepszych urządzeń. Widzimy go jedynie w intrze Fallout 4. Pierwszym udanym Pip-Boyem był model 2000. Posiadał on czarny, monochromatyczny ekran 5x3. Mógł nagrywać dźwięk oraz obraz, a także odtwarzać je z holotaśm. Dzięki łączności z satelitami mógł na bieżąco mapować otoczenie, w którym znajdował się użytkownik. Zaimplementowano w nim również funkcję zapisywania tekstu, lecz proces ten postępował bardzo wolno ze względu na ograniczoną ilość przycisków. Mocowano go na nadgarstku. Także to, że nosi się go na ręce, nie jest wymysłem Bethesdy. Informacje te bowiem podano w oficjalnym podręczniku do pierwszej części serii. Pip-Boy od samego początku był planowany jako podręczne urządzenie przypominające coś, co obecnie nazywamy smartwatchem. Wersji rozwojowych modelu 2000 było kilka. Pip-Boya 2004 generacji nosili mieszkańcy krypty 76. Nie posiadał on możliwości mapowania, lecz nadrabiał brak tej funkcji wbudowanym radiem, licznikiem Geigera, monitorowaniem funkcji życiowych użytkownika, wbudowanymi mapami oraz podświetlanym ekranem, mogącym służyć jako latarka. Można było również grać na nim w gry. Ponadto wyróżniała go wbudowana w urządzenie rękawica, zapewniający większy komfort z użytkowania. Wszystkie rozwiązania z tego modelu znalazły się w kolejnym, oznaczonym jako 3000. Nowy Pip-Boy posiadał takie same funkcje jak 2000 Mark IV. Różnił się jednak bardziej opływowym kształtem oraz mniejszą wagą od poprzednika. Był najpopularniejszą wersją tego urządzenia. Trafił do większości krypt. W Fallout New Vegas, Mick, prowadzący wspólnie z Ralphem sklep we Freeside, po wykonaniu zadań związanych z Omertą, może podrasować nasz przenośny komputer do wersji 3 miliardy. Jest on cały pokryty złotem, a podczas uruchamiania go, jeśli posiadamy profit dzikie pustkowie, odtwarza się muzyka disco. W Fallout 4 widzimy Pip-Boya 3004 generacji. Posiada ruchome animacje VaultBoya i trafił on jedynie do najbardziej zaawansowanych placówek korporacji VaultTech. Miał również wbudowany kabel umożliwiający dostęp do części schronów. To by było na tyle o tym, co widzieliśmy w kanonicznych tytułach. W anulowanych grach, takich jak Projekt V13 oraz Van Buren, mieliśmy mieć okazję zobaczyć jeszcze kilka urządzeń pochodnych od Pip-Boya. Pierwszym z nich jest Pip-Pad, czyli Falloutowy tablet z Fallout Online. Drugi to natomiast Lil-Pip, czyli miniaturowy Pip-Boy z Van Burena. Główny antagonista tej drugiej produkcji, Victor Presper, miał nosić unikatowego Super Pip-Boya. Temat nie został do końca wyczerpany, lecz każdemu z modeli Pip-Boya w przyszłości planuje poświęcić osobny materiał. W tym to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego razu. Cześć!